Zapewne pan Williams. Proszę usiąść. Co panu dolega? Pańska pielęgniarka pchnęła mnie nożem. W takim razie muszę pana zbadać. Proszę wypełnić ten formularz. Po prostu mnie dźgnęła. Taka już jest nieobliczalna. Bardzo pan krwawi. Niech pan szybko pisze. Czy to nie może poczekać? Nie, bo wykrwawi się pan na śmierć. Utrzyma pan długopis? Postaram się. Świetnie. Okropna jest ta biurokracja, rzeczywiście. Straszne zawracanie głowy. Powinno się z tym coś zrobić. Muszę odpowiedzieć na wszystkie pytania? O ile pan może. Darujmy sobie szczegóły. Nie wiem, po co to wszystko, to takie męczące. Co pan tam napisał? Ojej, niedobrze. Musi pan znać odpowiedź na pytanie numer 4. To cytat z Kupca Weneckiego, nawet ja to wiem. Dobra. Wiem, że w niektórych szpitalach pacjenci leżą w łóżkach. Śpią, odpoczywają, nabierają sił, wracają do zdrowia. Ale to nie u nas. Nie będziecie gnili w łóżkach, zawracając głowę lekarzom. Ty zakichany kaleko, co ci jest? Mam złamaną piszczel, panie sierżancie. Mam złamaną piszczel, panie sierżancie. Znalazł się grzeczny mamin synek. Coś ci powiem, kolego. W tym szpitalu nikt się nie przechwala złamaną piszczelą. Popatrz na niego. Ma połamane obie ręce, a nic nie mówi. Nie, bo jest mężczyzną. Kobietą. Więc nie gadaj mi o piszczela. Biegiem. Raz, dwa, trzy. Ruszaj tą kulą. Mam potrójne złamanie prawej nogi, przesunięty obojczyk i liczne urazy czaszki. Więc odwalam najcięższe roboty. Na przykład pomagam chirurgowi. Co dokładnie robisz? W tej chwili budujemy dla niego domek letniskowy. A pielęgniarki? Nie wolno im zadawać się z pacjentami. Czy wszyscy pacjenci pracują? Nie. Ci w najcięższym stanie uprawiają sporty. Największy lęk pacjentów budzi bieg przez płotki.